Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już trzecim zagrajmy w Dyson Sphere Program. I nie, ten zegar nie jest wcale ściemniony, nie ominął was żaden odcinek. Long story short, wkręciłem się, i to bardzo, w tą gierkę, i oto mój aktualny progres fabryki. Mianowicie, assemblery na levelu drugim, sortery już przekształcane na level trzeci, ale mam ich tutaj 2000 i na razie nie robię ich więcej, ponieważ te sortery, kolejno te mi wytwarzają silniczki, ale te silniczki się nie magazynują, tylko od razu lecą na lepsze silniczki, które tworzą mi lepsze pasy, ale ponieważ i pasy są zapełnione, to te silniczki już się magazynują tutaj i jak widzicie mam ich już ponad 5000, to nie jest niemała liczba, zwłaszcza że jak musiał być trzecie pasy transmisyjne, to potrzebuję tych magnetycznych pierścieni, które sobie zbadałem poza nagraniem, a oto jaki jest przepis do tych pierścieni. Dwa lepsze silniki, czy tam turbiny elektromagnetyczne, dwa magnesy, czy tam nakrętki. Ale to jest magnes i grafit. Z tym i z tym zbytnio problem raczej nie będzie. Ale to... Na to myślę, że trzeba jeszcze osobną fabrykę zrobić. Tak wygląda progres mojego drzewka. Praktycznie rozwinąłem sobie wszystko, co tylko byłem w stanie do matrixów żółtych razem z tworzeniem tych matrixów. Teraz dwie kolejne rzeczy w kolejce to... Tutaj wzmocnienie tytaniczne, czy tam tytaniczna budowa oraz interstelarny system logistyczny. Czytaj, międzyplanetarny i nawet międzygwiezdny. Ponieważ jeśli później to wiem, też tak domyślam z opisu, gdzie to jest Gravity, to było tutaj, tak. Tutaj widzicie jest Space Warper, czyli takie powiedzmy wejście w nadświetlną. I domyślam się, że w momencie, w którym wpakuję to do mecha, bądź do właśnie tego systemu, to te logistyczne te stateczki będą mogły latać przez nadprzestrzeń między systemami gwiezdnymi. Czytaj. Będę mógł, bo właśnie też dzięki temu, że sobie wszystko absolutnie za czerwone i niebieskie matrixy ulepszyłem, mogę teraz wybrać się na inną planetę i to jest mój aktualny cel. A konkretnie chcę się wybrać na Cassiopeia 1. No, dobra, tu? Tak, mam teraz ustawione. I mam szczerą nadzieję, że wystarczy mi energii, żeby do niej dolecieć. W minutę... Okej... I patrzcie, w momencie, w którym stworzę, to będę mógł... Z tych dwóch planet będę mógł na tą planetę wysyłać zasoby. A kiedy wsadzę ten warp, to mógłbym na przykład... Z tej czarnej dziury, o ile cokolwiek tam jest... W 10 godzin. 16 lat świetlnych, ale mam nadzieję, że to nie jest 10 godzin realnego czasu. Tylko jakiegoś wewnątrzgrowego. Ale zakładając, mógłbym sobie tutaj postawić na wszystkich planetach dookoła tej czarnej dziury. O ile są tam oczywiście jakieś planety, bo nie wiem. Mógłbym sobie tam rozstawić wszędzie zbieranie. Wszędzie tam porozstawiać te międzygwiezdne systemy logistyczne i to by latało. Stąd tutaj do Cassiopeia i tak dalej. Gas Giant. O serio? To jest gazowe? Nie, no pokaż mi to słońce. Pokaż mi to słońce. View. Ale... Nie w taki sposób. Nie, no to nie jest chyba gazowe. No bo jak tak tutaj wejdę, to co? No jest, gigant gazowy. No dobra, kto wie, może się uda.
ponieważ też nie bez powodu, ponieważ chcę w to zainwestować, ale jeszcze wcześniej muszę zainwestować w to, w sumie zakolejkuję to już, po czemu by nie, po kolei, ponieważ to, o Jezus, co to są za rzeczy potrzebne, jakieś porąbane, tym będę mógł zbierać tak zwany suchy lód z, nie suchy, nie gorący lód, z właśnie takich gigantów gazowych, a to pozwoli mi tworzyć, tutaj już wam pokazuję, to było tutaj? Nie. A tego jeszcze nie będzie. Ale to pozwoli mi wydobywać tym. Chociaż to powinno być chyba w tym. Sprawdzę. Powinno być chyba tutaj. Sprawdźmy. Chemical plant. Pokaż mi to na szybko. Będzie? Nie, jeszcze nie. Ale wiem, że da się stamtąd wydobywać lepiej wodór. Dzięki temu. Nie ten magazyn. Ten magazyn. Włącz mi ten inwentarz. Tu. Dobra. Odpalamy. I lećmy. Dobra. W razie czego mam... Zrobiłem sobie też pręty. Te. Okej, widzę, coraz bardziej przyspieszamy i tak dalej. Nie, dobra, myślę, że na spokojnie wystarczy nam energii. A w razie czego to jest mój inwentarz. Mam trochę grafitu oraz pręty paliwowe. Niestety nie mogę ich jeszcze robić automatycznie, a szkoda. Ale to pozwoli mi bynajmniej dolecieć na kolejną planetę. Planetę lawową, przez to też stworzyłem sobie właśnie reaktory geotermalne. O, przyspieszenie, no to poproszę. Oj. Jak to ciągnie prąd. Ty, to czekaj. Wrzućmy sobie od razu już te wszystkie. Tu. I teraz się dogazujmy. No tak średnio. Dobra. Ile to jest czasu? Minuta 10 widzę. No dobra, no to ja tam... Lecę, a z wami widzę się na miejscu. Albo przynajmniej mniej więcej, kiedy będę lądować. Dobra, jestem już prawie na miejscu. Za 8 sekund lądujemy. 4, 3, 2, 1. Pyk! No, prawie na bombę, żem tu wleciał. Pięknie. Kolejny kamień milowy. Dziękuję. O, jak pięknie. Mua, jak pięknie. O to mi właśnie chodziło, żeby od razu znaleźć sobie rudy tytanu. Dobrze. Wydobycie zatem. Czas wydrylować te rudy. Dobra, tylko to tak trochę lepiej obrócić by się przydało. O. Czy uda się zająć 9? Jest. Pierwsza maszyna, która zajmuje aż 9 slotów. No, tu nie będzie za dużo. Dobra, też 6. I tutaj niech będzie te 6. I pięknie, od razu 3 koparki. Okej, czy ja chcę to magazynować? Chyba nie bardzo. W sensie, no i tak potrzebuję zabrać trochę tych sztabek na tą, na ojczystą planetę, żeby wykorzystać to do produkcji właśnie tych tytanicznych kryształów. Ale żeby robić te kryształy, to muszę najpierw zrobić plastik organiczny, bla 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 bla. Trochę tego jest. O, dobra, give me a minute, widzimy się za chwilkę. Dobra, wróciłem. Nie mam bladego pojęcia, ile mnie nie było. Ale za ten czas, widzę, zdążyło się już, no, dość pokaźna sumka tego tytanu nagromadzić. Tutaj w ogóle postawiłem dwa te reaktory geotermalne. Uuu, silikon! Ale żebym sobie wybrał po prostu idealne miejsce. Dobra, rozstawiamy więcej tych reaktorów. Tylko tak, żeby jak największy procent był. O. 122%, proszę. Tutaj za blisko. 123%. 120 to jest tutaj najwięcej. 120 też. To jest 108, a to nie warto.
112, 100, 121 było w tym miejscu. Jak najwięcej, jak najwięcej. O, 126, poproszę. 124, 5, 125. Tu już nie postawimy, bo jest za blisko. Tutaj 124. Za blisko. Też 124. 126, bardzo ładnie. Pyk. Teraz dalej. 129, bueno. O. Średnia fabryka. Zobaczmy. Właśnie to, tutaj to wszystko odblokowałem poza nagraniem. No poza tym, bo to przed chwilą. Czyli mamy już generację prądu na poziomie 100 MW. Nieźle. Tutaj było gdzieś 120 dalej, bardzo ładnie. 117, no ale tutaj więcej nie wyciągnę. 117. Też 117. O i dobra, i to już wszystkie. Bo już nie mam więcej tych generatorów termalnych. To teraz tak. Po pierwsze, drylowanko. Tylko tak myślę, że raczej nie będę tego przechowywał. W sensie jako jako tych rud silikonu, tych gołych rud, powiedzmy. To w taki dość kolokwialny sposób. Dobra, obrócę sobie to w taki sposób, może będzie... O, ty 8 aż zająłem, z tego co widziałem. Pięknie, to lubię. Dobra, tutaj będzie na 5 czy na 4? Uda mi się cokolwiek tutaj w ogóle? A, byłoby ok, gdybym jeszcze sobie tą fundament wzmocnił. Dobra, to spróbuję na... Przecież nie wiem, jak mam dwa razy to samo, no to... Ledwo co się będzie drylowało. Dobra, to odpuszczę to jedno. Tutaj... trójeczka. Jedziemy tak. A w sumie ustawmy to może od razu już do tego. Do przetwórni. Teraz tak, mam 10. Okej. To zróbmy tutaj na... na 3. I teraz tak. Albo na 2. Niech będzie na 2. No chyba, że na 3, ale to już bardziej w tym kierunku. Czyli pasy rozszerzyć. No tak, jeszcze o 1. Dziękuję. Jak komuś przeszkadzają kliknięcia myszki, no to sorry, winę tu. Niestety nie jestem w stanie tego uniknąć. Tutaj. Tutaj to jedno mogę usunąć. To w sumie też. Dobra. Teraz sortery. To tutaj damy poziom drugi. Ja już w ogóle nie używam w ogóle poziomu pierwszego. Produkuję go tylko po to, żebym miał gdzie te wyrzucać. Żebym miał jak tworzyć sobie lepsze pasy. Tutaj możemy tak to zrobić. Tutaj jeden, drugi, trzeci. I teraz tutaj... Nie, czwórka. Tu myślę, że możemy postawić magazyn maksymalny, czyli czteropiętrowy. I niech do niego podaje level trzeci sortera. I myślę, że to na spokojnie tu wystarczy. Dobra, F2 teraz. Jedno, żeby ładować siebie, drugie, żeby ładować, żeby dostarczać prąd. I teraz tutaj... A no właśnie, ty, to jest też inna kwestia. Bo to jest, to potrzebuje slabów. Czy tam high purity silicon, dla mnie to jest po prostu slab. Jak to ma, no, czy tam sztab, no sztabka po prostu to jest, nie? Dobra, to nie, tutaj rób mi sztabki. Dobra, i to niech zbiera sztabki. To jest nawet dobre, mi się wydaje. Tylko problem właśnie tego jest to, że to ma dużo, duży pokład, tylko właśnie to strasznie wolno pracuje. No dobra, to może to jednak rozszerzymy jeszcze.
kurde, oczywiście usunę nie to, co chciałem. I to całe siliko trafia do mojej kieszeni. Dobra, to trzeba oczywiście rozdrylować. Dwa. Tutaj mamy żelazo. No, tak myślę, że mogę to tak na trzy jeszcze pociągnąć. Dobra, to tak po pierwsze rozszerzyć pas. Tak dotąd, póki co. Ten też muszę rozszerzyć. I będzie dotąd. I teraz rozszerzamy całość o... o trzy pola. Prawie idealnie. Dobrze. No i tutaj cyk. Teraz tak, tutaj już na start wrzucimy ten, te trzy silikony. Aha, tu pokazuje, że nie ma prądu, a tu już nie jest podłączone, bo minimalnie brakuje chyba zasięgu. A dobra, w sumie postawmy już tak to. No, tylko tak, żeby złapało zasięg, to gdzie? Tutaj dopiero gdzieś. Dobra, no to postawimy jedno i drugie jako łącznik prądu. To niech się już topi. Teraz magazyny. Cztery levele magazynu. I podajnik szósty, znaczy podajnik trzeci. Niech leci. No, lekki overkill mi się wydaje z tym trzecim poziomem, ale niech tam sobie to zbiera. No, przydałby się jeszcze jeden silikon znaleźć. Najlepiej w pobliżu. W sumie sprawdźmy, czy coś by tu było. Jest żelazo. Jest tytan na górze. Dużo miedzi. Trochę żelaza. Tam. Czy to już jest. Ej, wy sobie jaja robicie, to już jest pełne? To już jest pełne! Znaczy, dobra, może nie pełne, pełne, ale to już jest zapełnione. Już mam 9000 rudy. Dobra, trzeba to szybko na sztabki zacząć przerabiać. Bo sztabki tytanu to jest towar, który będzie schodził. I to bardzo. Dobra, to... Ty w sumie właśnie, zróbmy blueprinta teraz. Bo teraz mi się idealnie blueprint przyda. Dokładnie na taki sam krój. No, dobra. Ctrl-C. I zaznaczmy tutaj całość. No, tutaj się potem to pousuwa, to jest zbędne. Tyk. I teraz ogarnąłem, jak to w końcu wykorzystywać. W sensie muszę najpierw zapisać blueprint. Mogę, czy... Dobra. Czekaj. A nie, to jest rafineria. Tutaj jako nowy. Komponenty i... Przetop. Za tę nazwę, zapisz zmiany. Dziękuję. I dzięki temu teraz mogę przelecieć sobie tutaj do tego tytanu. Tylko właśnie, bo tam mam na 6, a ile mam smelterów? Mam 4. Czy ja sobie jestem w stanie dokraftować jeszcze te dwa? No spokojnie, smelterów to mogę jeszcze zrobić w Holender. No głównie dzięki temu, że sobie z tego kamulca tam zniszczyłem. Dobra, to już widzę powolutku, już zmniejszyło prędkość, no ale tak czy siak, no zaraz będzie tego pełno. Więc teraz tak, Ctrl-C. Nie. Ctrl-V. To jest tutaj. New Blueprint, Refineria. Jest to? Tak. No halo, czemu mi to... Czy mogę to, obrócić, proszę? Jak to obrócić? Shift i N. Dobra, daj, zobaczmy. Shift Enter. Nie. Jest tego przybliżenie. Shift i kółko. Nie. Ctrl i kółko. Też nie. Shift i R. Nie. Ctrl R też nie. No kurde, bo chciałem to obrócić całe, nie? No chyba, że muszę sobie obrócić całą tą. Całą mapę. Wtedy miałoby to jakiś sens. O, już się zatrzymało.
Nie, to już jest pełne. Mam tu 12 tysięcy czystej rudy. Dobra, tak sobie to obrócę. No. Ej, no nie, no dalej, to, dalej jest tak samo, no kurde. Proportion. No super, ale ja bym chciał to obrócić, nie? Halko, jak to obrócić? Fajnie, że tu mogę stworzyć, no ale nie o to mi chodzi. O, tab? To mi tak tylko skacze między trzema, no. Ej, poważnie, jak ja mam to obrócić? No nic nie działa, no. Kurde, no i chciałem zaoszczędzić na czasie, a finalnie tego go tracę. Dobra, trudno. To się to od zera zbuduje w takim razie. To jedziemy po kolei. Cyk, jedziemy. I proszę, kopalnia zarówno silikonu, jak i tytanu. Tylko tytanu niestety, jest więcej. Więc muszę teraz jeszcze znaleźć sobie gdzieś tutaj, na tej planecie, kolejne złoże silikonu. To jest węgiel, to mnie to nie satysfakcjonuje za bardzo. Leć. Tutaj coraz więcej żelaza znajduję, ale nic poza tym. No nie, leć. Kamień, tytan, żelazo. Stój. Widziałem tam silikon, czy mi się wydawał? Nie, tak mi się wydawało tylko, kurde. O, a nie, tutaj. A, ja tu jedna. To totalnie nieopłacalne. Jedna koparka na jedną taką. To totalnie nie opłaca. Węgla. Strasznie dużo jest tutaj tytanu, kamienia, żelaza i miedzi na tej planecie. Kurde, no miałem taką cichą nadzieję, że nie będę musiał jeszcze na kolejną planetę lecieć, żeby ten silikon wydobywać. No ale na to wygląda, że chyba będę do tego zmuszony. A, tutaj w ogóle wróciłem już, okej. Okay. No też mała jest ta planeta. Dobra, bo zaraz mi się paliwo skończy. Przydałby się wylądować. I się naładować. O, jest silikon, 14. Pięknie. I to nie jest to moje złoże, które wydobywałem. Dobra, pali się ten jeszcze grafit? Pali się, tylko zajebiście nieefektywnie. Dobra, to wrzućmy tutaj 5 tych, żeby troszkę mu pomóc. Okej. Okay. To tak, jedno już robi te sztabki, no to w takim razie tutaj niech to będzie kopalnia. Tak postawić, żeby jak najwięcej objąć. Jest 7. Czy z tej strony dałoby się 7 złapać? Czy tak nie bardzo? No, jeszcze. Troszkę w lewo. Pięknie. No, co jest? Z czym ci to koliduje wielce? No z czym? Z czym się pytam, ci koliduje wielce ta koparka? Za chwilę ja ci skoliduję. Dobra, tu to mogę zbudować. Aha, no to żebym sobie zbudował. Mogę z tej strony? Mogę. Dobra, to spróbuję jakoś tak tutaj objąć więcej. Uda się więcej? Nie, ta jedna niestety jest chwilowo dla mnie nie do oznaczenia. No to dobrze. A czy tu dałbym się wykorzystać od razu ten schemacik, czy... Nie. O! A dobra, jednak się udało. Tak trochę w głupim miejscu trochę się to robi. A tu by się udało? Aha, tu się nie da.
A tu się da. Trochę dziwne, no ale niech będzie. Dobra. Pyk. Świetnie. Buduj mi to tam po kolei. Tylko... O właśnie, brakuje mi jednego smeltera tutaj. No to oczywiście go... skraftujmy. A i magazynu jednego brakuje. No to tam magazyn też się skraftuje. Proszę bardzo. Tu jest co? Aha, pokazuje, że brakuje mi dwóch części do całego projektu. Dobra, to nie się tam krafci. Ja za ten czas połączę to tutaj tymi pasami. Tylko teraz właśnie. Czy bym był w stanie splittera sobie zrobić, bo by się przydał? Splitter. Jestem w stanie. Bardzo pięknie. I to akurat na raz się połączy. Dobra, to już za chwilę będzie gotowe. No, magazyny i splitter. Dobrze. W takim bądź razie teraz połączmy ten pas ze splitterem. I to ze splitterem i ze splittera odciągniemy w tym kierunku. Dobra. Tu jest wszystko połączone, tu wszystko leci razem. I teraz ta gorsza część, czyli doprowadzenie tego... Dobra, jeszcze szybki check. Czy coś z tytanu jeszcze mogę robić? Chyba nie. W sensie, bo tutaj są te... Sorry. Tu są potrzebne sztabki. Ale póki co z tytanu nic więcej robić nie mogę. Póki co. Ale będę miał tutaj kolejne 21 rud, czy tam rdzeni rud, nie wiem co nazwać nawet. Do ewentualnego tego. A właśnie, miałem te generatory tu jeszcze porozstawiać. O, to tym. Jest mi właśnie pytanie, czy bo jak mogę, to pytanie jaki to ma zasięg. Kurde, musiałbym sobie tutaj tak to rozstawiać od mojej bazy, znaczy od bazy, od tego głównego wydobycia. Bo wtedy będę widział mniej więcej zasięg tego akumulatora. Czy tamtej baterii, no nie wiem jak to, jako bo to jest podpisane jako akumulator, ale ja bym to bardziej jako taką dużą baterię traktował. Okej, dobra, mogę zbudować. Pytanie, połączy się, czy się nie połączy? Jest połączone. Bardzo pięknie. To lećmy dalej. O, tu się połączyło od razu tam. Pięknie. To w takim razie tego możemy wykasować. Tu jest niestety za daleko. Więc... troszkę bliżej. Tu już będzie ok? Jeszcze nie. Tu już będzie ok? Też nie? Jezu, jaki to ma zasięg? No i podejrzewam, że chyba żaden. Dobra, no to... zrobię to inaczej. Tym... no to już ma zasięg dość duży. Maksymalnie jest dotąd. No to postawmy jedno. Drugie. I tak powoli, powoli. Trzecie. No, o, o, jak dałoby się tak połączyć, to byłoby fajnie. Nie no, kurde, minimalnie. Minimalnie brakuje. Dobra, przynajmniej będzie podwójne ładowanie. No i... ej, no halo. Czemu nie ten? Aha, bo to... o Jezus, ale żeby się teraz dał zrobić. Dobra, czekaj. Jeszcze jednej takiej, tysio. Potrzebuję jeszcze jednej takiej zwykłej. Na szczęście mogę ich zrobić od cholery. Tak więc... tutaj także złapać obie. Pyk. I proszę bardzo, leci silikon. Który będzie się
Czekaj. To się nie robiło z... Tak, to się robiło z tych, czyli kurde... Jeszcze więcej będę tego potrzebował. Dobra, spróbuję powtórzyć ten schemat. Będę mógł tego powtórzyć? Mogę w tym miejscu, ale to mnie tak zbytnio nie zadowala. Gdzie go jeszcze mogę powtórzyć? Tutaj? Nie. Okej, okay, mogę z tej strony go całkowicie powtórzyć. Na całej tej linii, w sensie. No, ej, no przecież dałem, żebyś go skrafcił. Dobra, tu bliżej dajmy. Dziękuję. Dobra, to teraz tylko trzeba... Chociaż... A, dobra. Dobra, to się usunie. A tutaj... Dobra, tu się tam jedną ustawi. Będzie w porządku. Produkuj. Pyk. I co, robi się? Jest wszystko zasilone? Jest. Dobra, teraz tak, usuńmy cały ten pas i kawałek tego pasa, bo teraz muszę walnąć sobie drugi pas od tej strony, tutaj cały pyk. I teraz tak, tutaj myślę, że możemy na spokojnie dwójką to odstawiać, a tutaj zmieniamy to na kryształowy silikon. Stawiamy to wszędzie, a oczywiście, że tutaj nie ma prądu, więc to nie będzie leciało, a więc prąd trzeba już tutaj skołować. Więc niech już prąd zaleci. Okej. Dobra, to jak to idzie tak, no to trójka za trójkę. No i proszę bardzo, i mamy teraz tutaj tworzenie takich oto kryształków. No i dobra, potem się to jakoś połączy tymi międzyplanetarnymi dynksami i będzie w porządku. To tak, to niech się tu krafci. A my w takim bądź razie lećmy póki co, zobaczmy, ile to tam się tych sztabek nakreowało. Bo to jest główna rzecz, która mnie interesuje. I na ziemię. Dobra, to jeszcze nie tutaj, ale jak już jesteśmy tutaj... 2500! Pięknie, prawie cały stack tego jest. A tutaj jest moja przetapiarnia tytanu i tych sztabek mamy 1800. Pięknie. To jest bardzo ładna liczba. I tak w sumie to zaryzykowałbym nawet stworzenie tutaj drugiej takiej nitki dostarczanej tylko i tylko z tych. Bo to akurat musi tu być, bo to by się prędzej później skończyło. Ale ta jedna kopalnia, myślę, że chyba by uciągnęła... No przynajmniej trzy. Przynajmniej trzy by uciągnęła, tak mi się wydaje. No to spróbujmy to troszeczkę rozszerzyć. Jak na moje smeltery. Czy tam przetapiacze. Zobaczmy, jeden. Drugi, trzeci. Tutaj... Po kolei. Teraz tak. Tutaj usuwamy, tu usuwamy. To też usuwamy. Pas niech teraz biegnie w tym kierunku. Lepsze podajniki. Jeden, drugi, trzeci. Jeden, drugi, trzeci. No i mamy teraz jeszcze więcej.
tych. No i na trzy, no spokojnie, na trzy takie to jest wystarczająco. Dobra, sprawdźmy teraz produkcję. Czy produkcja jest osobna dla każdej planety, czy jest ogólna? Tak. Produkcja jest osobna dla każdej planety. To zobaczmy, jak to wygląda. Produkujemy 150, w zaokrągleniu 155 na minutę. Sztabek tytanu, a wydobywamy 313. No dobra, to jest tak mniej więcej na równi. No to spoko. To tak może zostać. I teraz tak, to wyłącz. I teraz pozwolę sobie sprawdzić tutaj. O, tutaj widzę, powskakiwało chyba coś nowego. Tak, kwasy jarkowe to już było. To pozabrakowano z nagraniem. Tutaj kolejne. Dla mnie to jest nawet tak zajebiście głupie. Bo jakby... Jak to wygląda? Tutaj... używamy plazmy, aby z jednej, z dwóch paczek, no paczek, bo nie powiem kropel, ale dwóch paczek ropy dostać dwie paczki rafinowanej ropy i jeden wodór. Tutaj z dwóch wodorów i jednej rafinowanej ropy dostajemy grafit i trzy wodoru. I to jest super. Praktycznie mógłbym sobie teraz całe ten moje te moje zbiorniki, gdzie mam tę rafinowaną ropę, mógłbym to wszystko podpiąć pod drugie rafinerie, tylko właśnie z tym X-rayem, żeby sobie mnożyć teraz grafit. I wodór, bo wodór będzie mi potem naprawdę potrzebny. Ale to? To jest bez sensu to jest. Nie rozumiem w ogóle po co taka opcja. Dobra, tutaj plastik, woda i jeden... jedna rafinowana ropa, a plastik to dwie rafinowane ropy i jeden grafit. Okej, okay, a tutaj jest jeden grafit i to? Okej, okay, no to teraz mam pomysł już, jak to zrobić, załatwić i to myślę będzie następna rzecz, jaką zrobimy w kolejnym odcinku, żeby właśnie dążyć do tej produkcji tych tytanicznych kryształów, czyli od razu plastik, no może nie od razu, zrobić takie... Zrobić plastik z pośrednikiem magazynowym, wiadomo. I z tego pośrednika, żeby plastik szedł na boczek i robił z tego i służył do produkcji tych organicznych kryształów. Bo kto wie, może się prędzej czy później sam plastik też może przydać. Więc tego zgarniemy. Tutaj to jest na razie niepotrzebne. Tego, no to bym mógł już w sumie robić, no ale pod tego właśnie potrzeba bym najpierw na przykład wykorzystywać to, żeby właśnie ten wodór sobie mnożyć. No dobra, to jeszcze w takim bądź razie zabierzmy co nieco. Myślę, że tak połowę możemy zabrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na piętnaście. To będzie tak mniej więcej połowa tego. Trafiłem. No, prawie. Ale nie będę narzekał. To się zebrało. Tamtych tych chyba na razie nie potrzebuję, ale sprawdźmy, dlaczego to jest wykorzystywane. Do akumulatorów. No, ale akumulatory na razie muszę odpuścić, bo akumulatory, żeby zrobić, to muszę mieć automatyczną produkcję tych supermagnetycznych pierścieni. A to wymaga ode mnie albo jakość wykorzystania tych obecnego magazynu tych turbin, albo, co bardziej prawdopodobne, zrobienia drugiej produkcji tych turbin, tylko i wyłącznie po to, żeby od razu wykorzystywać je do tych supermagnetycznych pierścieni. No ale okej, co chciałem, to ustawiłem. Teraz wystarczy tylko... Ej, to się aż prosi o wstawienie tutaj trzeciego. Albo chcę ulepszenie tego, bo to jest za wolno idzie. Dobra, leć tam. Ale nie pas, jak już pas ulepszasz, to ulepszaj cały. Tu, MK3. No, tutaj musi być trójka, bo to za wolno idzie. Na dwójce.
Nawet bym zaryzykował, żeby dać dwie trójki, ale myślę, że jedna sobie na spokojnie poradzi. Oj, albo i nie. Dobra, to walimy kolejną trójkę i to już raczej wystarczy. Jak damy trzy trójki, no to to już po prostu będą sobie wzajemnie po prostu podbierały. No, ten ma, znaczy ten ma głównie, widzę, na, przez to właśnie, przez te pauzy ma nagromadzone. O, ten zresztą też. Bo tam mają tak nagromadzone. No, jakbym chciał, mógłbym to w sumie też tak połączyć od razu z tym, no, ale to tak bez sensu trochę. Dobra. To, o proszę. Zabrałem stąd 1500 niecałe i zaraz się połowa z tego zwróci, dzięki temu. No i dobra. Odpalamy w takim razie... A, czekaj, właśnie jeszcze mapa gwiazda, żeby za chwilę nie poleciał gdzieś, gdzie nie powinienem lecieć. Cassiopeia... Ty, Cassiopeia 4? Ty, pokaż mi to. View. Co my tu mamy? Nic, co nas by interesowało. Znaczy, co mnie by aktualnie interesowało. Widzę, że jest strasznie dużo węgla. Tu bym mógł zrobić przeróbkę węgla na jedną taką fajną rzecz. Ale, znaczy, właśnie na to, co tam było, nie? W tym, Cassiopeia 3. A to jest ten gigant gazowy! Cassiopeia 3, dobra. Dobra, a gdzie jest ta? Tu jest ta moja. Ta ojczysta moja planeta, Cassiopeia 2. Wyznacz kurs. Ty, co tam było? A, nic takiego. To odpalamy. Doładuję się, na ile będę mógł. Żeby sobie skrócić co nieco tę trasę. Żeby tak wrócić na macierzystą planetę, czy tam do naszej macierzystej bazy, jeszcze w tym odcinku. Byłoby to bardzo fajne. Dobra, czy ja mogę coś wrzucić do komory spalania? No, mogę dorzucić jeszcze te... gdzie one są teraz? Te 5. A dobra, wrzuciłem od razu wszystkie te. No to nieważne, to nic nie wrzucę do komory spalania. Ty, ej, ale w planetę, a nie w kosmos leć. I py, oj! Oj! O nie! O kurde, pomyliłem planety! To nie to! To nie ta planeta! Dobra, jak już tu jesteśmy, to jest co? Też trochę silikonu. Ale jakoś tak średnio go widzę. O, tu 24, 23, 21. Taki ładny trójkąt silikończy. Nowy neologizm do słownika. Trójkąt silikończy. Trójkąt bermudzki? Nie, trójkąt silikończy. Dobra, to czekaj. Wait a minute. Która to jest ta nasza ojczysta planeta w końcu? Kurde, było sobie ją oznaczyć. Lawa. No tu byliśmy przed chwilą. To jest gwiazda. Nie, no tu musi być ta... A nie, dobra, to... To jest ta nasza. Jezu, ale jestem idiotą. Tutaj musimy na czwórkę się udać. Dobra, wyłącz to. Nie, wyłącz mi to. No, wróć. Dobra. No, jeszcze się pali, ale za chwilę nie będzie czym. Dobra, odpalamy. Ile? Ej, serio? 5 minut? Ale leć prosto, nie? Dobra, doładuję się trochę. No, myślę, że z taką prędkością to wrócimy w miarę szybko. Jak to wygląda w spalaniu? No, zaraz się ostatni stack grafitu zacznie palić. Minuta 23. I z jaką my prędkością lecimy? 400 metrów na sekundę! Ja nawet nie chcę teraz tego przeliczać, ale to jest naprawdę dużo. Na kilometry. 400... Jezus Maria, ty nawet nie umiem sobie przypomnieć, jakby to było. Albo raczej, ile by to było.
Dobra, jeszcze się dogazujemy, bo na naszej ojczystej planecie, w cudzysłowie ojczystej, może mogę się doładować spokojnie z sieci energetycznej. Więc mogę się doładowywać ile będę chciał. Dopalacze w sensie mogę na full jechać. No, ale w planetę celuj. No typie, w planetę celuj! Gdzie ty lecisz? Halo! Gdzie ty lecisz? No bałwanio, minąłeś się z planetą właśnie! Ej, no jak tu hamulec włączyć? No, polecisz mi na tą planetę czy nie? Czy mam ja... No... Mech! Kurwa! No leć tą planetę! O, teraz się naprostowałeś! Dobra, tutaj... No, nawet połowa staka się nie wypaliła jeszcze, ale okej. Okay. Czyli nauka na przyszłość, nie tu przyhamować przed wejściem w atmosferę planety, bo inaczej mogę polecić gdzieś poza nią. O! O, nie wiedziałem, że jest trofeum za to. Kurde. Przypadkowo je odblokowałem. Oj, proszę, akurat jestem obok jakiejś mojej tej kamieniarskiej kopalni. Kamieniarskiej kopalni. Wow, to brzmiło zajebiście dziwnie. Dobra, doładujmy się tutaj. Nawet postawię jeszcze trzecie, żeby było jeszcze szybciej. Chociaż widać, że to no naprawdę długo już zajmuje ładowanie mecha. To już nie jest to, co wcześniej. Ale kurde, co jest to takie przepełnione tutaj? A no tak, bo to ma tylko dostarczać kamień tutaj, no to się nie dziwię, że jest przepełnione. Żeby to rozbić, to... Nie, to bez sensu. Okej. Okay. No to dobra, jesteśmy na ojczystej planecie. Tutaj w ogóle patrzcie, jak się fajnie grafen przetwarza. Dużo już go mam, prawda? Bardzo dużo. Ale nie powiem, te nieskończone zasoby dość mocno pomagają w takim właśnie rozporządzaniu sobie no tym, co mam. Bo gdyby one mi się kończyły, no to one by mi się już skończyły dawno temu. Dobra, tutaj już mogę sobie poprowadzić jakoś. Nie, tak pojadę może dookoła, nad tym i gdzieś tutaj zrobię... Tutaj wyrównam teren i zrobię drugie takie, tylko już właśnie z tą przetwórnią dla... tego... Dla wodoru. I tak dalej. No, ale to już tak... Ewentualnie w tym odcinku może już to zobaczycie, jak to wygląda. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Dyson Sphere Program. Cześć!